można wnosić te flagi, ale niestety, kochani, widzimy, że od wielu, wielu lat ta polskość jest zabijana, przede wszystkim intelektualnie. Bardzo piękny wykład wczoraj był, kochani, księdza profesora Tadeusza Guza, który jakby bardzo fajnie to wszystko porównał odnośnie kwestii nazizmu, powstania nazizmu, tak naprawdę całej tej intelektualnej podwaliny, jeżeli chodzi o III Rzeszę, właśnie jeżeli chodzi o kwestie nazistowskie. Raula nie zauważył, że tak naprawdę zakończył się program Auschwitz 12 kwietnia to zostało bardzo pięknie 1947 roku w Wadowicach nawróceniem Rudolfa Hessa. No cóż, kochani, jeszcze raz witam Was bardzo serdecznie. Marcin Raula, kłaniam się bardzo nisko, oczywiście telewizja w Raulu 24. Serdecznie zapraszam do wspierania w Raulu 24, bo to wytworzy się te niezależne propolskie media, więc bardzo Was o to prosimy. Tutaj nie widzicie mnie, ale jestem cały przyrządowany, więc będę tak się trochę będę ruszał jak taki pingwin, bo mam wszędzie w marynarce powpychane jakąś tutaj technologię, więc mam nadzieję, że mnie to nie przeważy, ale kochani, damy radę. Przypominam, dzisiaj oczywiście, jeżeli nie daliście rady być tutaj w Oświęcimiu, ale jesteście w Warszawie, to dzień otwarty telewizji w Realu 24, bo cała tak naprawdę weekend, sobota, niedziela, poniedziałek, tu mamy jezuitę. Jutro Marsz Polskości, po raz pierwszy ruszamy z Marszem Polskości. Jutro, kochani, spod katedry, szanowni państwo, pomnika księdza zawołany 10 kwietnia w 1947 roku Marszem Polskości do Parku Skaryszewskiego i tam do Wadowic, gdzie był więziony Rudolf Hess. Nawrócił się Rudolf Hess, błagając naród polski o przebaczenie 8 maksymalnie minut, a miałem 12 kwietnia i dały radę tak naprawdę. 1947 roku. Właśnie marszem życia Polonii i Polaków i Polonii i będziemy maszerowali do Auschwitz, do niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau i tam będzie, kochani, msza. Było 15 obozów koncentracyjnych, kiedy w Hamburgu zaczęto czystkę wśród Niemców. 17 lipca 1932 roku. Obozy znajdowały się na terenach misyjnych wnuka Sobieskiego, Klemensa Augusta, urodzonego w Brukseli. To były te obozy koncentracyjne. Z rozdziawionymi ustami tak naprawdę byłem pod wielkim wrażeniem wczorajszego wykładu. Smutne, że żyjemy w takich czasach, że taki wykład raczej nie mógłby się uchować na YouTubie, ale przypominam, że będzie on wrzucony do nas na bandwagon. Luigina Sinapi, której Matka Boska z 12 kwietnia w 1937 roku zapowiedziała swoje objawienie 12 kwietnia w 1947, aż do 1947 zapowiedziała za 10 lat, w 1947, kiedy nawrócił się Rudolf Hess, błagając naród polski o przebaczenie. Jest to zarejestrowane w Bazylice Niebowzięcia Matki Boskiej w Oświęcimiu. Transport Polaków do Oświęcimia. Krzesia Hess. Święta Franciszkanka, której beatyfikacja była 7 października w 1900 roku. Tego dnia w Monachium urodził się Heinrich Himmler. Heinrich Himmler, który został zamordowany, otruty 23 maja 1945 roku w Lineburgu. Była to 33. rocznica, kiedy w Oświęcimiu ukazała się poświęcona kaplica Serca Jezusa. Duszpasterzem został ksiądz salezjanin Jan Świerc. W Warszawie wszystkie informacje są i na Twitterze, i na Facebooku, i na Instagramie, więc bądźcie, kochani, z nami. To było Stowarzyszenie Pamięci Polaków zamordowanych przez Niemców w KZ Auschwitz. Kazimierz Świtę, którego spotkaliśmy, zapisaliśmy się do stowarzyszenia 10 kwietnia 2010 roku. Na razie czekamy, pewnie będzie oficjalne rozpoczęcie marszu życia. Maksymilian Kolbe. Przypominam, kochani, że już minęły kłamstwo Maksymilianie Kolbe.
było stworzone dla promocji interesu Auschwitz. 16670. Jest świadectwo, kiedy przyjechał 28 maja w 1941 roku. Kary, tak naprawdę restrykcje odnośnie tej wojny idą na Polskę, więc my jakby finansujemy wszystkich wkoło, tylko nie siebie. I to jest niestety smutne. O tym też jest siostra zakonna, 9 lat torturowana, aresztowana 28 sierpnia 1948 roku w Wadowicach. Marłbym sobie na cały dzień kawy i jak wiemy, Cieszyński tutaj mnie przede wszystkim nie lubi, bo ja mu cały czas tą aferę respiratorową przypominam, że to jest były wiceminister zdrowia, który podpisał tę umowę i z Polski wyfrunęło no, miliony złotych, więc on pewnie ogląda, pozdrawiamy pana. Mama Maksymiliana Kolbe, która 33 lata była rezydentką u Felicjanek na ulicy Smoleńsk 6. Ale brat Maksymiliana. Róbcie swoje. Szkoda, że nie bronicie kraju, tylko się musicie zajmować niezależnymi polskimi dziennikarzami, no ale tak to niestety, kochani, jest. Tak więc zaraz tak naprawdę ruszamy marszem życia Polaków. I także interes Auschwitz zakończył się 12 kwietnia w 1947 roku w Wadowicach. To może skomentujmy sobie, no bo jednak kilka lat nie było marszu życia Polaków i Polonii. Z jaką tak naprawdę dzisiaj intencją idziemy? Rita Stein. Właściwie z czym na ustach? Raz, że z intencją... Zofia Łuszczkiewicz, 9 lat torturowana, siostra zakonna. Gdzie był wtedy Wyszyński, gdzie był Karol Wojtyła? Maksymilian Kolbe 14 sierpnia 2006 roku. Towarzyszył mi tutaj, miała operację w Hamburgu w szpitalu Matki Boskiej, który Matka Boska uratowała 4 razy. Modlił się za mnie arcybiskup majdański. Po przebudzeniu był przy mnie franciszkanin. Jeszcze wtedy byli franciszkanie w szpitalu, jako duszpasterze, bo teraz nie ma nikogo. Był ze mną Maksymilian Kolbe i był franciszkanin biskup Bernard Dybing. Franciszkanin akurat znał historię Bernarda Dybinga, biskupa z Münster, który święcenie kapłańskie otrzymał w Ameryce za zasługą założonego w Ameryce seminarium duchownego Cyryla i Metodego. Tutaj mamy Matkę Boską, która objawiła się w Oświęcimiu. Maksymilian miał wtedy 5 miesięcy, 31 maja 1894 roku w Oświęcimiu nad kościołem Świętego Krzyża, nad klasztorem Dominikanum powstałych w 1282 roku ukazała się Matka Boska. Było to impulsem do wykupu tego kościoła z rąk Żydów. No i 14 sierpnia w 1898 roku do kościoła Dominikanów w Oświęcimiu przybyli Salezjanie. Święty Maksymilian miał 5 miesięcy. Dlaczego się o tym nie mówi? Aresztowany wpierw 19 września 1949 roku powrócił do Oświęcimia 8 grudnia 1939 roku. Potem aresztowany był dwukrotnie, tak jak w ich zwyczajach było. Aresztowany w lutym 1941 roku, kiedy już w areszcie w Berlinie był biskup Neuhäusler, który urodził się przy Dachau, który został osadzony w Dachau 11
lipca w 1941 roku, tego dnia w Hamburgu zamordowano biskupa Leona Wetmańskiego. To jest świadectwo z Krzyżem Świtonia 10 marca 2018 roku. Czytana lista jest lista ofiar z Oświęcimia w Oświęcimiu. Tu jest czytana lista przez Polkę numer 17542. Jest to numer jej cioci, która została zamordowana w urodziny jej mamy, Felicji. Były to córki jej niezwykłego patrioty polskiego z Poznania, założyciela Gazety Bydgoskiej. Świadectwo 17 opowiadające o 17 sierpnia 1942 roku, kiedy Estefania Polka numer 17542 z 20 ma no, a z Polkami została wywieziona do Oświęcimia na likwidację. Zapomniało się również o rozstrzelanych Polakach w Oświęcimiu. Tutaj jest Kuć, który poświęcił ostatnią wieczerzę w Gdańsku na lotnisku Wałęsy, przedstawiającą loże masońskie Gwiazdomorza. Tutaj są organizatorzy wszystkich akcji przeciwko ludzkości. Biskup Władysław Goral zamordowany. Tu jest zdjęcie z ingresu biskupa Kozala, które wbito oświetlenie w jego głowę we Wrocławku, w jego muzeum, czego byłam świadkiem 9 marca 2010 roku. To są franciszkanie, gdzie był święty Maksymilian Kolbe. Właściciel dachu Maksymilian Emanuel. To jest podpis jego rodziców krwią, oddanie się Matce Boskiej Waldeting. Maksymilian Emanuel. Tu jest generał przełożony Maksymiliana Kolbe, pelegryn Haczela, zamordowany z dwoma franciszkanami 26 maja 1942 roku. Nasz święty pelegrynie Haczelo stawia się za nami. Tu jest Lourdes, tam gdzie wodą z Lourdes został cudownie uzdrowiony Maksymilian Kolbe. Tu jest jego potworny portret Monachium, w kościele Maksymiliana Kolbe, w klasztorze świętego Rafała Kalinowskiego, gdzie jest Matka Boska w dżinsach. Maksymilian Emanuel, mąż Teresy Kunegundy Sobieskiej, regent Brukseli. Maksymilian Schindler Plac, Maksymilian Aleje, Monachium. Tu jest Bartoszewski, który w 1990 roku
biegł pijany za mną, gdy organizowałam wystawę Solidarności w Muzeum Kunstwerke Werbe w Hamburgu. Przybywał jako świadek. Był w Izraelu w 1963 roku, kiedy w Dachau w obozie koncentracyjnym biskup Neuhäuser położył kamień węgielny pod kościół serca, pod kościół Karmel Krwi Chrystusa, gdzie doszło do sprofanowania Eucharystii 28 kwietnia w 2019 roku, w rocznicy, kiedy kamień węgielny położył biskup Neuhäuser. Matka Boska z Loretańska. Stawia się za nami, święty Marko Aviano, stawia się za nami. Stawiła się za rodziną króla Sobieskiego, Teresa Kunegunda Sobieska, regentka Bawarii, właścicielka pałacu Dachau. Na 10 lat była na wygnaniu w Wenecji. Fundowała klasztor Servitek Monachium, bombardowany podczas wojny. Święty Maksymilian Kolbe, Matka Boża Zwycięska, która uzdrowiła cudownie świętą Tereskę,